Marcelina, ty w telewizji Polsat prowadzisz zupełnie inny format niż prowadziłaś na przykład w telewizji publicznej. I czy na przykład czasami brakuje ci tej telewizji śniadaniowej? Tak jak teraz tutaj rozmawiam, to praktycznie się czuję, jakbym była w telewizji śniadaniowej. Bywa różnie. Ja bardzo lubię ludzi, uwielbiam z nimi rozmawiać i zawsze miałam tak, że po prostu przychodzili do mnie goście na kanapę. Pierwszy co, to trzeba było rozczmychać naszych rozmówców, bo czasami to był pierwszy raz ich na antenie i bardzo ważny dla mnie był rozmówca. Później tam ja, jak wyglądam, jak kamery dzieje i co, tylko było to dla mnie ważne. I czasami jest tak, że brakuje mi ludzi i tego fajnego takiego vibe'u z tego, że poznajesz nowego człowieka, że ktoś zrobił wyjątkową, cudną rzecz na arenie międzynarodowej i ty poznajesz tego człowieka. No tak, ale tryb pracy, wiesz jaki jest. Wiesz, Karola, sama pracujesz w takim wymagającym miejscu, które cały czas po prostu wiesz. Więc ja mam taki etap w życiu i bardzo się cieszę z niego, który mam teraz też. Ale tęsknisz czasami za pytaniem na śniadanie? Wiesz co, na pewno za Tomkiem Wolnym, jak będzie mnie słuchał, to pozdrawiam serdecznie. Idę, pozdrawiam też oczywiście całą ekipę, która tam była, od operatorów i podźwięki wszystkich, więc jakby, no bywa.